własnych społeczeństw, własnych narodów. I my, przychodząc tutaj tak licznie, dajemy świadectwo, że nie zapomnimy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli tu na wezwanie organizatorów, by się dowiedzieć, dlaczego zginął nasz prezydent, który nie pojechał tam na wojnę, nie pojechał tam pszczołgami. Nie pojechał tam po to, żeby podbijać cudze tereny. Nie pojechał tam, żeby rabować i napadać na ludzi. Pojechał tam, żeby pomodlić się nad grobami naszych bohaterów. Dlaczego zginął nasz prezydent, skoro nie chciał wam zrobić żadnej krzywdy? Skoro przyjechał z misją pokoju? Jeżeli chcecie z nami prawdziwego pojednania, musicie kiedyś na to pytanie odpowiedzieć. Bo to będzie leżało między Polską a Rosją po wsze czasy. Polacy, jeżeli nie powiecie prawdy, wam tego nigdy nie wybaczą. Będzie to w książkach, w historii, w testamencie nas i naszych dzieci. Brawo. Po drugie, chcemy, żebyście oddali wszystkie dowody w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wrak do Polewa, który jest dla nas też symbolem męczeństwa naszych elit, ale jest przede wszystkim dowodem w sprawie, który żeście zniszczyli jak najgorsi przestępcy. Wszyscy to widzieliśmy, tego się nie wyprzecie. Zniszczyliście dowód w sprawie. Mordercy! Mordercy! Oddajcie czarne skrzynki, na których jest zapisane to, co się stało. Oddajcie dokumentację i przekażcie nam podstawowe informacje na temat tego, jak wyglądało lotnisko, jak wyglądał ten lot. Po czwarte, najważniejsze, oddajcie i przekażcie nam informacje o tych, którzy zaginili, o tych, którzy spowodowali tą katastrofę. Wierzymy w to, że w Rosji są sądy. Niezbyt w to wierzymy, że mogą kogoś osądzić. Jeśli macie z tym problem, to my ich jesteśmy w stanie osądzić. I bądźcie spokojni, u nas nie ma kary śmierci. Szanowni Państwo, chcemy, żeby Polacy żyli bez kaca moralnego, że zginął nasz prezydent, zginęły nasze elity, a my nie potrafiliśmy się upomnieć. To nie chodzi tylko o 100 osób. Chodzi przede wszystkim o honor narodu. Chodzi o to, czy Polskę będzie można traktować tak, jak potraktowano dzisiaj w nocy, kiedy można całkowicie próbować zafałszować, zmienić historię. Czy Polskę będzie można traktować jak popychadło, któremu się narzuca kontrakty ekonomiczne i gospodarcze? Czy Polska będzie miała prawo upominać się o swoje bezpieczeństwo i suwerenność? Mamy władze, które boją się upomnieć o tą suwerenność, boją się upomnieć o prawdę. Jeżeli im jest źle z narodem, niech jadą sobie tam, gdzie mają skąd ich ród. Niech się opalają razem z Rosjanami w słońcu Syberii. W czele państwa rosyjskiego stoi dzisiaj zawodowy morderca, który nie ma żadnych skrupułów. Póki Rosjanie będą mieli taki... Pojednania na kłamstwie. Na kłamstwie można budować tylko łagry. Nie da się budować dobrych stosunków na przemocy. Na przemocy można budować tylko niewolę.